Siemanko, we frezarce uratowanej od huty spróbujemy naprawić dzisiaj automatyczny posuw pinoli. Na początku myślałem, że działa to na zasadzie przeciążenia, czyli jeżeli nasze narzędzie napotka zbyt duży opór w materiale, to po prostu przeskakuje sprzęgiełko. Ale że tak samo działa zderzak, czyli zderzak dojeżdża do tego pierścienia, opiera się na nim i jest zbyt duży opór, co powoduje znowu przeskakiwanie sprzęgiełka, ale tak nie jest. Ponieważ ta śruba, na której zamontowany jest pierścień regulujący głębokość, porusza się osiowo i na dole jest taka dźwigienka, którą można regulować właśnie moment wysprzęglenia się pinoli. I to, jak widzicie, działa. Czyli to nie będzie powód naszej awarii, ponieważ nasza awaria polega na tym, że narzędzie opiera się o materiał, który chcemy na przykład wiercić, no i dalej nic się nie dzieje. Nie słychać nawet trykotania sprzęgła przeciążeniowego, po prostu opiera się narzędzie o materiał i tyle. Zajrzyjmy zatem do mechanizmu. Dekielek zdejmuję ostrożnie, ponieważ w środku może być jakaś sprężyna. Nie chcę, żeby mi to wszystko wyszczeliło, bo potem tego mogę nie poskładać, tak jak było. Wyleciała taka śrubka. Czyli dobrze, że to odkręciliśmy, bo tu jest taki czpień wkręcony z jednej strony, a ten powinien być wkręcony z drugiej strony i on wyleciał, więc to na pewno na korzyść, że to w ogóle zdjęliśmy. No to dobrze się stało, że to rozebraliśmy. Tutaj jest niezły bajzel. Najlepszy motyw jest taki, że oprócz tego, że tutaj mamy to do wyczyszczenia i smar do wymiany, to tu w środku jeszcze mamy pełno wiór, które swobodnie dostają się do naszej przekładni, ponieważ tak jest skonstruowane wrzeciono. Tutaj mamy pełno wiórów, a te wióry wchodzą tędy, co włożyłem palce. Czyli tędy. No tu powinien być jakiś dekielek chociaż, no. Przekładnia, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie wygląda na jakąś zniszczoną. No tu nie ma żadnego zabezpieczenia na tej nakrętce, więc jest duża szansa, że po prostu ona się poluzowała. Patrząc na stan tej przekładni i na to, że było to zaszpachlowane, to nikt tutaj raczej nie zaglądał. Ale tak na pierwszy rzut oka nie jest tak źle. Tu jest wpust, jak go wyjmę. Jeszcze jakaś śrubka jest. Czyli ten wpust powinien być przykręcony, bo ma w środku śrubkę, ale niestety nie jest przykręcony. Czyli w pewnym sensie zajrzeliśmy tutaj w ostatniej chwili. No bo ten luźny wpust już zdążył trochę powybijać to gniazdo. Pewnie ten czpień zabezpiecza przed tym, żebyśmy nie mogli załączyć posuwu, jak jest z drugiej strony zapięta przekładnia ślimakowa. Jak ja będę wkręcał, to to się będzie tak. Jak ja tam cofam, to ten pręt wchodzi do środka. Okej, dobra. To zdejmiemy sobie to koło zębate. To jest pierścień Segera. No, wpust na szczęście nie wygląda najgorzej. Nie wiem, czy ta śrubka nie jest zerwana. Nie, chyba tam było brudne po prostu. Teraz mamy tu świetny dostęp, żeby to domyć. Jeszcze sobie oczywiście zobaczymy, czy tu nie ma jakichś dziwnych, luźnych elementów. Ale to wygląda... No, ciekawe, czy to jest łożysko. O, wszystkiemu się tutaj przyjrzymy.
a tutaj troszkę przypomina to udar z wiertarki. Taki ponacinany pierścień, drugi, no i one tutaj się łączą. Zbyt mały docisk tej sprężyny powoduje przeskakiwanie. Aczkolwiek chciałem przypomnieć, że tutaj nie mieliśmy takiego efektu. To nie było tak, że podczas wiercenia było słychać, że tutaj coś przeskakuje. To po prostu się zatrzymywało i tyle. Więc czy było aż tak delikatnie dociągnięte? Nie wiem, może tutaj jest jeszcze z czymś innym problem, ale na pewno wymaga to wszystko umycia przynajmniej z tych wiórów, które tam się znalazły przez ten otwór na dole. Żmudnego procesu mycia nie będę wam prezentował, ponieważ każdy wie, jak to się wykonuje. Pokażę wam tylko, jak wyglądają już umyte części i jestem zaskoczony, ponieważ te części wyglądają całkiem dobrze. Nie widać tutaj jakichś śladów zużycia. Być może jest to tak dobrze zaprojektowane i z dobrych materiałów wykonane, a być może po prostu nie było zbyt często używane. Wykonałem także ten dekielek, o którym wspominałem wcześniej, i nie będą się nam już sypać wióry do środka. No więc teraz możemy całość nasmarować. No a w razie, gdyby kiedyś trzeba było dodać smaru, to można dekielek zdemontować. No i przez ten dekielek nasmarować przekładnie, w której już nie powinno być żadnych zanieczyszczeń, bo teraz już nie będą miały się którędy dostawać. Oczywiście sposób montażu jest odwrotny do sposobu demontażu. Tutaj akurat nie ma nic trudnego. A i oczywiście ta przekładnia, którą tutaj widzicie, służy do ustawiania posuwu. Czyli możemy sobie wybrać, jaki skok posuwu będzie na obrót. I tak, zmontowałem całość, ale okazuje się, że nie da się wyregulować w tej chwili tego posuwu. Jeżeli dokręcę tą śrubę dociskającą dźwignię, która teoretycznie służy do regulacji, no to albo jest tak mocno zapięty posuw, że cały czas jest zapięty i się nie wysprzęgla po dojechaniu do zderzaka, albo po prostu nie działa. Przeskakuje na tych wieńcach zębatych. I aż trudno uwierzyć, ale awaria jest bardzo prosta. Mianowicie wygląda na to, że odgięła się ta dźwigienka, odpowiedzialna za wysprzęglanie całego mechanizmu wysuwu pinoli. Dlatego trochę brutalnej siły wygniemy ją, no właściwie tak na oko, metodą prób i błędów, i spróbujemy to jeszcze raz zmontować i wyregulować działanie tego sprzęgiełka. I faktycznie dogięcie tego ramienia spowodowało to, że teraz posuw działa. Mianowicie tak, teraz chodzi to cicho, nie słychać tutaj przeskakiwania sprzęgiełka. Zapniemy. Teraz jest zablokowane, ale jak mocniej pociągnę, no to słychać, jak przeskakuje właśnie tutaj na tym sprzęgiełku. No to zobaczmy, czy coś uda się wywiercić. Teraz ewidentnie próbuję wiercić. Jeszcze trzeba by dociągnąć trochę sprzęgło. No i super, udało się naprawić posuw. Bałem się, że to będzie jakaś poważniejsza awaria. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i trzymajcie się. Na razie, hej!